kamerdynerów tak naprawdę jest dwóch. Jeden jest taki, który wie wszystko o tej rodzinie i ocenia, a drugim kamerdynerem jego funkcja wynika z dramaturgii filmu. Kiedy on z syna staje się kamerdynerem i zostaje tym kamerdynerem i zostaje jeszcze raz kamerdynerem, kiedy wybucha II wojna światowa i hrabina go przyjmuje już teraz jako kamerdynera takiego, że będą go chronić. No bo ponieważ no, była tam lista Kaszubów, prawda, przygotowana przed wojną, prawda, no, która posłużyła za listę Piaśnicką, prawda, która była przygotowana wcześniej. I dlatego ten kamerdyner, no, taka funkcja mieniąca się znaczeniami, dlatego zdecydowałem się, że to jest najbardziej taki szeroki tytuł w stosunku do treści filmu. Jest historia no, dziejąca się na Pomorzu, w Prusach Wschodnich i dziejąca się, no, można powiedzieć, w głównej mierze przez cały film między Gajosem a Woronowiczem, czyli hrabią Krausem i Bazylim Miotkę, prawda? Od początku do końca, prawda? Wiemy, że oni się znają, że się gdzieś przyjaźnią, prawda? Że koegzystują w miarę przyjaźnie. Także no tutaj mamy tę opowieść znów polsko-niemiecką. Ja Kaszubów znałem, no, jeździłem tam, przyjaźniłem się, jakby czułem ten klimat zupełnie inny od innych regionów. To nie są górale, to nie jest ten, to są inni ludzie. Inaczej myślą, inaczej się zachowują, prawda? Zobaczyłem, jak Kaszubi są użyci, że oni nie są użyci obyczajowo, rodzajowo, tylko jako pewna wartość, jako grupa narodowa, za którą stoją pewne wartości, które powinny być zrealizowane.